Cześć, z tej strony Kuba. Witam serdecznie na kanale ProRowery.pl. Z racji tego, że zbliża się sezon, a na zewnątrz temperatury są coraz przyjaźniejsze, pogoda coraz bardziej sprzyja aktywności zewnętrznej, być może wielu spośród Was myśli o zakupie swojego roweru. Być może jest to powrót do roweru. Po latach mamy jakąś starszą, kilkuletnią, może nawet kilkunastoletnią maszynę i chcemy znaleźć coś nowego, ale w tym czasie rowery bardzo mocno się zmieniły, poszły oczywiście technologicznie do przodu. Powstało też wiele segmentów, których kiedyś na rynku w ogóle zupełnie nie było i po prostu może to budzić najzwyczajniej w świecie konsternację i zakup roweru w takiej sytuacji może być odrobinę problematyczny. A więc dzisiaj opowiemy sobie o takich 5 punktach, w jaki sposób kupić po prostu dobrze swój pierwszy rower. A więc zaczynamy. Okej, w pierwszej kolejności, zwykle zanim w ogóle wybierzemy się do sklepu, warto zrobić sobie porządny, dobry research. Wejść sobie w internet, poczytać troszkę, co tam się mniej więcej pozmieniało. Jest bardzo wiele poradników dotyczących o kwestiach w ogóle grup rowerowych i które sprawdzą się w jakich sytuacjach najlepiej. Na naszym kanale mamy opisane tak naprawdę wszystkie segmenty rowerów, mianowicie rowery MTB, rowery tak zwane hybrydowe, czyli te najbardziej uniwersalne oraz rowery szosowe, a także mamy porównania poszczególnych grup rowerowych pokroju właśnie rowery crossowe kontra rowery gravelowe, MTB versus szosa i tak dalej, i tak dalej. Każdy z segmentów jest ze sobą tak naprawdę porównany. Mocne i słabe strony danych kategorii rowerowych są bardzo konkretnie opisane, a więc serdecznie zapraszam na nasz kanał, jeżeli chciałbyś dowiedzieć się w tego typu rzeczach więcej. A więc pierwsza rzecz, dobrze po prostu się przygotować, zobaczyć na najzwyczajniej w świecie, co rynek ma w tym momencie do zaoferowania. Drugi podpunkt to zawężenie wyboru. Chodzi o to, żebyśmy wyeliminowali już na samym początku grupy rowerów, kategorie rowerów, które nas najzwyczajniej w świecie po prostu nie będą interesowali. Chodzi o to, żeby rower był dostosowany do naszych potrzeb i do tego, gdzie tak naprawdę będziemy jeździć, jak będziemy jeździć i w jakim celu w ogóle ten rower ma nam służyć. I tak dla przykładu, jeżeli będziemy poruszali się tylko i wyłącznie po asfalcie, nie zamierzamy w ogóle w naszej jeździe rowerowej wjeżdżać na jakieś bezdroża, do lasu, na utwardzane ścieżki, nawet pożarowe, to automatycznie już możemy w pierwszej kolejności wyeliminować na przykład rowery MTB w takiej sytuacji. Już całą kategorię rowerów, od cross country, MTB, entry level i tak dalej, niezależnie, tutaj możemy już praktycznie wyłączyć z w ogóle myślenia o takich rowerach i skupić się na tych rowerach drogowych. Oczywiście tutaj też będziemy mieli szerokie grono wyboru. Być może nigdy nie mieliśmy do czynienia na przykład z rowerami szosowymi albo z gravelami, czyli te rowery z taką kierownicą, tak zwanym barankiem. Jeżeli nie chcemy po prostu skakiwać na głęboką wodę, nigdy nie jeździliśmy na takich rowerach, to też je automatycznie już możemy z grubsza wyeliminować i skupić się właśnie na rowerach. Najczęściej to będą rowery właśnie hybrydowe czy rowery fitness w takiej sytuacji. Oczywiście vis-a-vis w innych sytuacjach takie kroki właśnie również powinniśmy podjąć. A więc tak naprawdę w pierwszej kolejności musimy sobie zadać pytanie, gdzie chcemy jeździć, jak chcemy jeździć, w jakim celu rower ma służyć. I po prostu pod tym kątem zrobić sobie wykreślankę, wyeliminować, zawęzić sobie takie pole wyboru do konkretnych grup rowerowych, o których oczywiście wcześniej dowiedzieliśmy się w naszym researchu. Okej, trzecia sprawa jest tak naprawdę kwestią wyposażenia i tak naprawdę także ceny. Nie szukajmy rowerów za nie wiadomo ile pieniążków, szczególnie jeżeli wracamy po dłuższej przerwie albo w ogóle. Ma być to nasz pierwszy rower. Bardzo często te wcześniejsze podpunkty, o których rozmawialiśmy, to również w trakcie użytkowania roweru się klaruje najzwyczajniej w świecie. A więc być może nasz ten pierwszy zakup koniec końców, kiedy zaczniemy jeździć na początku rzeczywiście ten
rower będzie w tych konkretnych celach wykorzystywany, no ale jak we wcześniejszym przykładzie, jeżeli chodzi o jazdę głównie po drogach asfaltowych, na przykład kiedy myśleliśmy, że okej, to będzie nasze główne miejsce do jazdy, ale w trakcie właśnie użytkowania roweru jednak mimo wszystko po roku, po jakimś czasie stwierdzimy, że jednak chcielibyśmy zajechać w las i tak dalej, to automatycznie nasze oczekiwania względem roweru się no właśnie aktualizują i też będziemy oczywiście już od roweru wymagali nieco innych rzeczy. A więc nie ma sensu kupowania najdroższego roweru w kategorii tak naprawdę i skupić się na czymś tak naprawdę wypośrodkowanym i dostosowanym do naszego tak naprawdę portfela. Nawet te najtańsze modele, szczególnie właśnie kiedy zaczynamy jazdę z rowerem, najzwyczajniej w świecie się sprawdzą. Z ceną jest także związana kwestia osprzętu i tutaj po prostu najzwyczajniej w świecie także jeszcze raz warto wrócić do tego pytania, czy ma mi to służyć. Nie ma sensu ładować nie wiadomo ile pieniędzy, jeżeli stwierdzimy jednak, że chcemy rower na przykład MTB, od razu skakać na głęboką wodę i na przykład wybierać amortyzator powietrzny z przodu, prawda, który będzie odpowiednio droższy względem amortyzatorów sprężynowych. Może się okazać, że do naszej rekreacyjnej jazdy w zupełności wystarczać nam będzie opcja sprężynowa, bo nie będziemy szaleli po single trackach, nie wiadomo czego wykonywali na tym rowerze, a jedyne dziury jakie natrafimy to albo w naszym asfalcie typowo polskim, albo na jakichś utwardzanych drogach, po prostu jakieś nierówności. Amortyzator sprężynowy będzie sobie radził w takich sytuacjach najzwyczajniej w świecie dobrze, wystarczająco do tego typu jazdy, tak? I to samo tyczy się też napędu i innych elementów. Więc tutaj najzwyczajniej w świecie miejmy to na uwadze, że cena i wyżej tym lepiej, nie zawsze i niekoniecznie. Warto po prostu jeszcze raz wrócić do tego podstawowego elementu, ażeby rower najzwyczajniej w świecie był dostosowany do naszych potrzeb i preferencji. Czwarty podpunkt to odpowiednie oczywiście dobranie rozmiaru. Załóżmy, że już zawieźliśmy sobie porę wyboru, mamy wybrany model albo kilka takich modeli, ażeby mieć ewentualnie w czym przybierać także i musimy dobrać rozmiar. I tutaj no, w zależności od tego, czy kupujemy internetowo, czy też nie, warto także dobrze się wywiedzieć, jaki rozmiar będzie dla nas odpowiedni. Wszyscy producenci rowerowi umieszczają bardzo no, konkretne tabelki dotyczące rozmiarów, czyli od jakiego wzrostu do jakiego wzrostu, bardzo często też jeżeli chodzi o rowery szosowe. Producenci umiejscawiają także no, długość przekroku, to jest bardzo ważna informacja w rowerach szosowych czy gravelowych. Tutaj najzwyczajniej w świecie no, musimy zerknąć sobie w tabelki. Oczywiście też nic nie zastąpi nam przysiadki roweru w takim salonie czy w sklepie. Jeżeli jednak nie mamy możliwości sprawdzenia takiego rozmiaru fizycznie, warto po prostu napisać do obsługi sklepu i po prostu się najzwyczajniej w świecie tego od nich wywiedzieć. Obsługa sklepu na tyle jest doświadczona, że jest w stanie powiedzieć na swoich osobistych odczuciach, ale także na feedbacku od innych klientów, jakie rozmiary do jakiego wzrostu będą najzwyczajniej w świecie odpowiednie. Piąty podpunkt może być troszeczkę kontrowersyjny, ale w sytuacji kupna nowego roweru warto zdać się na sprzedawcę. Oczywiście to się łączy z wcześniejszym punktem, jeżeli chodzi o dobór rozmiaru, troszkę o tym wspomnieliśmy. Czy stacjonarnie, czy internetowo warto najzwyczajniej w świecie dopytać, wyrazić nasze wątpliwości i uzyskać na nie odpowiedzi. Większość osób pracujących w sklepach rowerowych będzie starało się w pierwszej kolejności nie tylko dopiąć sprzedaż, ale przede wszystkim sprawić, ażeby rower najzwyczajniej w świecie w Twojej sytuacji się sprawdzał i był odpowiednio rozmiarowo, sprzętowo dobrany do Twoich potrzeb. Kiedy pracowałem w sklepie rowerowym, bardzo się cieszyłem, kiedy klienci po prostu potem wracali, czy to w ramach serwisu, czy dokupując jakieś inne rzeczy do swojego roweru, mówili, że po prostu dobry był wybór, bo udało się, prawda, dobrać odpowiedni rower, czy to internetowo, czy stacjonarnie. I owszem, możemy trafić na mirków handlarzy rowerowych troszkę i nadepnąć na minę, ale wydaje mi się, że w pierwszych momentach kontaktu, po jakiejś pierwszej rozmowie ze sprzedawcą, wyczujemy, jakie sprzedawca ma intencje. Oczywiście od takich polecam trzymać się jak najbardziej z daleka, ale jeszcze raz wracam do tego, że większości sprzedawcom najbardziej zależy na tym, żebyście po prostu
no, trafili najzwyczajniej w świecie z wyborem. Dla nich to też jest oczywiście ważne z racji tego, że jeżeli wyjdziecie z salonu zadowoleni, będziecie zadowoleni, użytkowali rower, to istnieje szansa, że także do takiego sklepu, prawda, wrócicie. A więc tutaj nie bać się pytać, wyrażać swoje wszelkie wątpliwości i starać się oczywiście ze sprzedawcą ze sklepu internetowego czy stacjonarnego oczywiście mieć kontakt i uzyskać wszelkie potrzebne odpowiedzi. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Oczywiście, jeżeli pojawią się jakieś wątpliwości, zapraszam serdecznie do zostawienia ich w komentarzach. Również z chęcią odpowiem na wszelkie wątpliwości dotyczące no właśnie zakupu roweru. Jeżeli film się podobał, zapraszam do zostawienia łapki w górę. Zapraszam także serdecznie do subskrypcji. No i także po więcej treści na nasz kanał. Ja tymczasem się z Wami żegnam. Mówił do Was Kuba. Trzymajcie się ciepło. Cześć.